Dzień dobry. Zgodnie z obietnicą wyjaśniamy, co gdzie się znajduje w Sabinie na kokpicie głównym. Więc tak, tu mamy wskaźnik ilości gazu. Nie należy mu wierzyć, dlatego zawsze po zatankowaniu sobie resetuję licznik tak zwany odcinkowy, czy jak to tam się nazywa, tymczasowy. I przy około 200-220, a w trasie 300 km wiem, że gaz się będzie kończył. Mamy włącznik świateł 3-stopniowy, światła przeciwmgielne przednie, przeciwmgielne tylne, pozycjonowanie reflektorów, jasność podświetlenia w kokpicie. Idąc dalej, obrotomierz, prędkościomierz, temperaturę silnika, ilość paliwa i w wersjach uturbionych tu na górze jeszcze mamy wskaźnik do ładowania. Po tej stronie, jak zapalę sobie zapłon, to mamy kontrolki SRS i świateł tylnych, przednich, otwarcie drzwi. Po naciśnięciu hamulcu znika nam kontrolka od tylnych świateł. Tak jak złomnik powiedział, nie jak u złomnika kontrolka się świeciła, bo nie nacisnął hamulca. Później mamy zestaw kontrolek na ładowanie, że na ręcznym jest, że ABS, po odpaleniu ABS gaśnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tu na dole, czego nie zobaczycie, bo ciężko to zobaczyć przy takim świetle, może mamy w tej chwili jest bodajże procent naładowania akumulatora. To tak, mamy po naciśnięciu przycisku info, który później za chwilę obejrzycie, mamy cztery funkcje. Pierwsza to jest aktualny stan naładowania akumulatora, te całkowitą ilość kilometrów do przejechania na tej ilości paliwa, którą mamy. Później mamy, niech ja tylko spojrzę, temperaturę powietrza i średnie spalanie. Cztery te funkcje. Poniżej później, jak pewnie może będzie widać, jak zgaszę i przekręcę jeszcze raz. Zgaszę coś w końcu. Na górze mamy dwie kontrolki. Check radiator, check engine. Więc wiadomo, co one oznaczają. Idąc dalej, mamy zegar. To też będzie słabo widać. Możemy ustawić sobie, ile mamy kilometrów do przejechania i będzie pikał, kiedy osiągniemy ten cel. Później mamy średnią prędkość i kiedy ma piszczeć o przekroczeniu prędkości. I ustalamy tutaj przyciskiem set, kiedy to ma być. Później mamy zegar arrival, czyli możemy godzinę, kiedy chcemy dotrzeć i będzie piszczał, że się spóźniliśmy. I ustawić alarm. Przycisk reset od resetowania, ustawień, które są tu i tu, średnia prędkość i tak dalej. I przycisk info, którym się przełączamy tutaj na desce rozdzielczej. Na środku pod prędkościomierzem. Później mamy ogrzewanie fotela kierowcy, ogrzewanie fotela pasażera, czujnik temperatury wewnętrznej. Na manetkach mamy tempomat włączony, załączony i ustawiamy prędkość, z jaką chcemy jechać. Można wtedy zdjąć. Każde naciśnięcie sprzęgła albo hamulca automatycznie wyłącza i trzeba programować na nowo. Spryskiwacz tylnej szyby. Do siebie to będzie standardowo spryskiwacz przedniej szyby. No i wycieraczka tylnej szyby. I tu jest ciekawe, jest tak, mam wyłączone, że do góry mamy przerywane, punktowe. Tak jest 0, wolniej, szybciej. Jak 9000 z nowszych po 90 roku samochodów ma stacyjkę w kolumnie kierownicy skierowaną troszkę do góry, tak żeby się nie wybiła przypadkiem w nogę. Później mamy panel, idąc od góry, mamy panel klimatyzacji ACC tak zwany i mamy tryb auto, gdzie idzie przez sprężarkę klimatyzacji, tryb econ, kiedy sprężarka jest pomijana, z tego co dobrze z tego co wyczytałem. I mamy przycisk wyłączony. Zadaną temperaturę możemy ustawiać tu,
Fahrenheit, Celsjusze, ogrzewanie tylnej szyby. Przy włączeniu nawiewu na przednią szybę automatycznie załącza się ogrzewanie tylnej szyby i nawiew na boczne szyby tylnie pasażerów. Obieg wewnętrzny, prędkość nawiewu i później mamy z tej strony nawiew na przednią szybę, maksymalny nawiew na przednią szybę i nogi. Nogi na przód i nogi przód. Programuje się w ten sposób, że na zadanej temperaturze przytrzymujemy te dwa przyciski przez chwilę. Idąc dalej, no to mamy gałkę zmiany biegów i mamy przycisk zamykania drzwi. Tu, jakbym miał szyberdach, to by było sterowanie szyberdachem. Szyba kierowcy, szyba pasażera, blokada otwierania tylnych szyb i tylnie szyby. Tu jeszcze na górze tylko kierunkowa lampka dla pasażera, czy ma świecić przy otwarciu samochodu, jak są drzwi otwarte, albo całkowicie. Tyle. I z takich newsów, które mnie troszkę dobiły dzisiaj, jest takie, że niestety nieszczelność w układzie klimatyzacji mamy dosyć sporą, ponieważ klima już wysiadła. Wieje z zimnym powietrzem, tylko wieje chłodnym. Jestem już umówiony w serwisie klimatyzacji, żeby sprawdzili, gdzie jest nieszczelność i ją usunęli. No tutaj do tej klimatyzacji się nikt nie dotykał, ja się nie dotykałem, bo jakoś się dawało znieść, ale już jak mamy robić porządnie ten samochód, no to może czas najwyższy, żeby to po prostu zrobić. No więc troszkę mnie to dobiło, że jest aż tak źle, bo według zapowiedzi wczorajszego pana, który nabijał klimatyzację, powiedział, że miesiąc wytrzyma, ale spierdzieli, to wytrzymało trochę mniej. Ale cóż, ten samochód ma te lata, wiele rzeczy jeszcze jest do zrobienia, nie odpuszczę, będziemy robić. Więc jestem umówiony na poniedziałek, a teraz będziemy jeździć z otwartymi oknami i liczyć na to, że może troszkę chłodniej się zrobi. Niestety terminy są takie, jakie są. Tego nie przeskoczymy. Dobra, coś tu jest nie halo, czego nie rozumiem. Sprawa wygląda w ten sposób, że przed chwilą narzekałem, że nie chłodzi nam klimatyzacja, że nie chłodzi. Podjechałem do Arkadii, odjeżdżając z innego miejsca. Samochód postał chwilę. Odpaliłem go, włączyłem klimę i chłodzi jak szalona. Co się do cholery dzieje? Co jest i tak? Klatki, kurde? Złe napięcie do sprężarki? Sprężarka zaczyna nawalać? Nie wiem, może macie jakiś pomysł, co z tym zrobić, fantem? No bo teraz wieje mi chłodnym powietrzem. Drugie odpalenie samochodu i też wieje zimnym, więc szczerze mówiąc nie mam pojęcia, co się dzieje. Liczę na waszą pomoc. Co może być nie tak? Dlaczego raz wieje zimnym, raz nie wieje zimnym? Tak czy inaczej chyba pojadę na wpuszczenie kontrastu i zobaczenie, gdzie jest ewentualna nieszczelność. Albo zaraz zadzwonię do serwisu klimy i zobaczymy. Albo po prostu jak się umówiłem, tak przyjadę. Więc tyle na dziś. Na razie, do jutra.